Słuchaj, typie. Był wczoraj drunk stream. Piliśmy tu wódeczkę. Tu była wódeczka, tu były kieliszeczki. Zabrakło wódki. Przyjechał ziomek autem. Wsiadamy do auta. Zakręciliśmy się godzinę pod Carrefourem. Wracamy. Wysiadam z auta. Ziomek zamyka furę. Tam jeszcze gadał przez telefon. Wsadzam klucz do klatki. Klucz do klatki wsadzam. Nie zdążyłem przekręcić. Patrzę, ktoś biegnie w naszym kierunku. Ryba, stałeś pierwszy, nie? Jesteś ryba? A nie, on na No kebaba pojechał. poszedł gdzieś. Ryba stał pierwszy i mówi, o co chodzi? I nie, a ty pyta niego, co kurwa o co chodzi? I go w tubę leją na trawniku. Tam przekopali go na ziemi. Mnie też najebali na ziemi. Jednemu wyjebałem plombę, to mam łapę kurwa tutaj spuchniętą, normalnie. Mam spuchniętą. I chuj, jak już 15 chłopa, tam naprawdę było 15 chłopa. Tylko wam tłumaczę, Jezu, to dlaczego nie ojebało. jesteśmy tak pobici. Już wam tłumaczę, czemu nie jesteśmy tak pobici. Przysięgam, że było tam 15 User osób. disconnected from your channel. Tylko, że nie zdążyłem otworzyć tego jebanego klucza najebany do klatki, no bo nie zdążyłem, no kurwa, człowiek najebany, zanim trafi w tą dziurę jebaną. Było 15 chłopa, 8 biło rybę, reszta mnie. Ja zrobiłem takie coś na ziemi normalnie, wiesz, 15 chłopa, to co ty możesz zrobić? Gówno możesz zrobić. Ale nie lali nas tak, żeby jakoś nam tutaj zrobić ślady itp. Oni to zrobili, straszaka odjebali, rozumiecie? Mieli teleskopa itp. Tam dla ryby zajebali, kurtkę mu porwali. Ale oni zrobili akcję straszak, wiesz, dogadali się chyba między sobą, że wjadą w 15, wyjebią po bucie, po boksie i pójdą, bo oni nie robili tego sadystycznie, jakoś mocno itp. Bo wiadomo, jak spotkasz 15 chłopa i zechcą po tobie poskakać, to cię tak przeorają, że będzie intensywna terapia. A oni to zrobili typowo kinowo, wiecie o co chodzi? I rozbiegli się od razu. To trwało 30-40 sekund. Chłopy się od razu rozbiegły. Naprawdę, kurwa, nie chcieli nas chyba uszkodzić jakoś mocno. Dobre bajki umiesz wymyślić. Okej, jak uważasz? Ja mówię dla tych, co chcą słuchać. Jeśli ty nie chcesz słuchać, to wypierdalaj stąd. Mnie nie interesuje twoje zdanie. Mówię ci prawdę i chuj mnie obchodzi, co na ten temat myślisz. Bo gadaliśmy o tym dzisiaj z ziomkami, bo każdy do nas też na real się mówi. Ryby matka mówi też, że słabo jakoś, czemu nic nie macie na twarzy. Tomek, nasz znajomy, taki 400-latek też mówi, nic nie macie na ryju itp. I to jak oni was bili? Ja mówię, no nie wiem, no zakrywaliśmy się, no lali nas, nie? Mówię, kurwa, ryba tak samo mówi, nie? A potem stoimy i tak we czterech doszliśmy do wniosku, kurwa, to było dla pompy, bo przecież 15 chłopa, jakby cię chciało w pizdę dobrze zajebać, to by był i nos połamany, i oczy podbite, no wszystko, nie? Wiadomo. Oni to zrobili dla pompy, mówię. Może dostaliśmy po tym bucie czy coś, ale kurwa, na chłopów była masa. 15 chłopa, mówię, naprawdę. Ja już skończyłem gadkę.